Cześć moi drodzy, w nowym odcinku vloga zapraszam Was do Opola. Na zaproszenie opolskiego orotu będę Wam pokazywał pałace i zamki opolszczyzny. Jest to program 3-dniowy, także zrobimy z tego fajne 3 odcinki. Pokażę Wam oczywiście tutaj najpiękniejsze miejsca i będziemy rozmawiać z ludźmi o turystyce, z właścicielami tych pałaców. Są to obiekty hotelarskie, są to obiekty, które można zwiedzać, także będzie dużo fajnych atrakcji. No i jak widzicie, sytuacja z COVID-em poprawia się na świecie. Mamy obecnie 23 czerwca 2020 roku, więc ja postaram się promować swój region, a przy okazji pomału będziemy w lipcu ruszać już i sierpniu na wakacje również za granicę. Do zobaczenia i pozdrawiam. Cześć, witamy Was w Niemodlinie na naszym Zamku Książęcym. Zapraszamy Was serdecznie. Pani, pierwszy przystanek to zamek w Niemodlinie. Zapraszam i słuchajcie tutaj lota. Zanim zaczniemy sobie takie przejście, żeby poznać ten nasz obiekt i to, co jest dookoła naszego zamku, no to oddam Państwa w Pani Prezes. Ona się przywitała oficjalnie. Zapraszam serdecznie na Zamek Książęcy w Niemodlinie. Tutaj takim małym aperitivem chcieliśmy Państwa przywitać, także zapraszam. Śmiało, zapraszam. Proszę się pochwalić, skąd Państwo jesteście, z których kierunków? Warszawa. Z Warszawy. Trzy osoby z Warszawy, no, dwie osoby z Krakowa, panią z Wrocławia. Czyli i pana, naszego Aleksandra z Kutnika. Nasz marketing, który zrobiliśmy trochę nas wyprzedził, aniżeli nasze prace remontowe. Zainteresowanie turystów było ogromne. W 2017 roku otrzymaliśmy tytuł Najlepszy produkt opolszczyzny i certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej w głosowaniu internautów. To było też takie mega wydarzenie, dlatego że konkurowaliśmy razem z łańcuchem obiektami, które są utrwalone w takiej świadomości jako miejsca przede wszystkim zinwentaryzowane, zadbane, zrewaloryzowane, z już pełną taką osobą. Zresztą praktycznie zaczynaliśmy od zera. Pani, zamek w Niemodlinie to renesansowa perełka. W okolicy można zjeść słynne karpie. Bardzo ważne jest to, że chodzi o sam układ, to chyba układ kościoła sobie zostawimy, bo będziemy go mamy. Przede wszystkim tak, uchowały nam się w polichromie XIX-wieczne, uchowały nam się w małogarze XIX wieku, niemiecki malarz, one prawie nie mają żadne wiosny, które rozumiemy. Złożenie darów przestrzegnemu w okres Bożego Narodzenia. Ciekawostką może być chociażby również w części ołtarzowej ta płyta na bazie prostokąta. Tędy za pomocą windy wjeżdżała bądź wyjeżdżała trumna w zależności od początku czy też końca ceremonii pogrzebowej. A resztę troszkę Wam powie tu kolega, który jest pilotem. Więc tak, jak mamy taki szczyt sezonu, taki pełny sezon, ten letni, te miesiące, przede wszystkim czerwiec, lipiec, sierpień, no i połowa września. No na naszym zamku oprócz zwiedzania takiego typowego z przewodnikiem można wybrać również pakiet na zasadzie zwiedzanie animowane. Działają tutaj nasi animatorzy, którzy za pomocą odgrywanych sztuk teatralnych wciągają odwiedzających do tych sztuk, no i tworzą różnego rodzaju scenki. My jesteśmy akurat w takim mini pomieszczeniu alchemika i zielarki. On tutaj, jeżeli chodzi o alchemika, miesza substancje, tworząc różnego rodzaju reakcje chemiczne, które dadzą dużo dymu, jakieś kolorowe substancje. U nas również można zobaczyć chmury ogromne miasta, które sięgają nawet końca XII wieku, podczas zwiedzania pakietowanego z miastem również pod te mury ogromne. My działaliśmy jako browar połączony, nazwijmy to koncern, grupa z browarem Bułczyce. Oni do dnia dzisiejszego funkcjonują, więc
takie piwo, jak u nas kiedyś było rozlewane, do dnia dzisiejszego można by pić, a akurat kupując o nich. To jest najstarsza część naszego zamku, jeżeli chodzi o ten nasz obiekt. To miejsce, kiedy wpadnie to wyżłobienie, od góry zostanie zabezpieczone tym metalowym elementem. Wyżłobienie pionowe, sadzany bel, który fachowo, to jest taka fachowa nazwa, wygląda jak krótka strzała. No i co, kochani, tak pokrótce wam powiem. W Niemodlinie oprócz wspaniałej historii zjecie dobrego karpia, napijcie się dobrego browarka i słuchajcie, jest przepiękna przy zamku sala, gdzie możecie zrobić eventy, wesela, urodziny, 50 i tego typu imprezy. Zobaczcie, jak to wszystko jest pięknie skomponowane i jak to świetnie wygląda.